każda jesień obfituje w swoje skarby. Skarbami jesieni u mnie są najczęściej wyrzucone przez sąsiadów liście, czy skoszona trawa, czy jakieś pocięte fajne gałęzie. To wszystko u mnie stanowi świetną ściółkę. I właśnie takie dwa worki, jeszcze jeden wcześniej już tam rozsypałam, liści zgrabionych z trawnika najwidoczniej sobie tutaj i wyrzuconych w workach do kosza na śmieci sobie tu ściągnęłam. Liście przekompostowują się bardzo szybko, świetną tworzą próchnicę, można nawet zrobić kompost z samych liści. Wystarczy zostawić je na zimę w jakimś worze, czy w jakimś takim pojemniku, jakimś takim ogrodzonym, siatką sobie ogrodzić, jakby kompost, coś takiego. I do wiosny opadną bardzo, bardzo mocno i będzie fajna próchnica do dodania do ziemi. Ja nie wiem, czemu ludzie tego nie robią, ale jeśli oni tego nie robią i wyrzucają do kosza na śmieci, normalne śmieci, nie bio-śmieci, takie liście, to ja nie wstydzę się przyznać, że biorę to spod tego kontenera, bo tutaj u nas na działkach to stoi przy kontenerze, tak się stawia te worki. I je wykorzystuję u siebie w ogrodzie po prostu do tworzenia nowej materii organicznej. Polecam coś takiego robić. Jeśli ktoś, umówić się z sąsiadami, jeśli ktoś na przykład ma taki sposób, że grabi liście, wyrzuca, ja na przykład nie grabię, ja zostawiam liście tam, gdzie spadły, ale niektórzy grabią, można się dogadać, że takie zgrabione liście wam dadzą, tak samo jak skoszoną trawę, jeśli szukacie źródeł materii organicznej. Taki piękny prezent.